Pode mną znajduje się tunel południowej obwodnicy Warszawy, co oznacza, że znajduje się w parku linearnym na warszawskim Ursynowie. I co mogę powiedzieć, coś tu już się dzieje. Dwie części z sześciu rozpoczęły się, jeżeli chodzi o pierwsze prace budowlane. I widzimy już zarys nowych chodników i na jednym z nich już się znajduje. Chociaż tu raczej będzie jakiś plac z elementem dzikiej przyrody. Jak to wszystko teraz wygląda we wrześniu 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Tomek Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z Ursynowa, gdzie właśnie powstaje nowy park linearny nad całym tunelem południowej obwodnicy Warszawy. Jest on realizowany na etapie drugim i trzecim, chociaż cały czas nie mamy realizowanych prac na etapie pierwszym, czwartym i oczywiście piątym. Tamte pozostałe prace będą realizowane później i rozpoczną się w większości w 2025 roku, a to co aktualnie powstaje ma się już zakończyć na wiosnę 2025, ale wszystko ma być gotowe, jeżeli chodzi o cały park, dopiero w 2026 roku. Ale co to się właściwie dzieje? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Ostatnio widzieliście przelot nad tą całą inwestycją, a teraz zobaczycie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zaawansowanie budowy. I przechodzimy od razu do ujęć, gdzie zobaczycie na przestrzeni czasu, jak to wyglądało wcześniej. Mamy teraz ujęcia na dole z września 2024, czyli z teraz, i na górze ujęcia z kwietnia 2024, czyli sprzed dużego czasu. Wtedy faktycznie inwestycja dopiero się rozpoczynała, w kwietniu rozpoczęły się pierwsze prace budowlane, ale ujęcia są jeszcze sprzed rozpoczęcia jakichkolwiek prac w terenie. To znaczy, że tam wszystko wygląda jeszcze tak, jak to zostało pozostawione po oddaniu do użytku tunelu pod POW. Jak widzicie, mamy już zarys nowych ścieżek i tak wygląda mniej więcej ten cały odcinek. Na tym odcinku, który faktycznie w tym momencie teraz widzimy, czyli odcinku numer 2, powstanie nowa polana, nowe chodniki, nowe elementy, jeżeli chodzi o ogrody deszczowe, które powstaną właśnie wzdłuż samej ulicy po lewej stronie, jak widzicie. A na dalszym odcinku, gdzie aktualnie widzimy, czyli nad odcinkiem numer 3, będzie trochę więcej atrakcji, będą oczywiście chodniki, będzie nowa górka, będzie plac zabaw, będzie trochę przestrzeni rekreacyjnej wraz z nowymi fontanami, które będą się znajdować bliżej Alei Ken. Więc trochę tych bajerów w tym miejscu będzie. Oczywiście na naszych odcinkach będą też inne atrakcje, które będą tam pochowane. Niektóre parkingi w okolicy pozostaną. Większość oczywiście zniknie, jeżeli chodzi o zaawansowanie inwestycji, ale biorąc pod uwagę, że aktualnie tam, gdzie te duże parkingi cały czas są, to tam po prostu prace się jeszcze nie rozpoczęły, jak właśnie w tym miejscu i na odcinku bardziej zachodnim, który mieliśmy wcześniej na widoku, no to po prostu to aktualnie się jeszcze nie dzieje. Z ciekawostek tu możemy zobaczyć też jakieś pierwsze prace wstępne na odcinku numer 4 właśnie w tym miejscu, gdzie faktycznie ścieżki zostały schowane stąd. Niemniej nie dostanę jeszcze informacji, czy faktycznie to już są prace, jeżeli chodzi o park nad POW, ale biorąc pod uwagę, że tu faktycznie mamy już zarys nowych ścieżek, no to najprawdopodobniej to już są pierwsze prace, jeżeli chodzi właśnie o odcinek numer 4, a na odcinku numer 5 mamy cały czas właśnie w tym miejscu parking pod Biedronką, no i pozostałe prace, które właśnie w tym miejscu cały czas prezentują się, tak jak wyglądają, tak wyglądają po prostu. Na tym odcinku za Rosoła nie mamy co prawda przewidzianego realizacji, jeżeli chodzi o budowę tego parku. Niemniej domyślam się, że raczej prace się nie zakończą, tylko może na tym, co jest aktualnie realizowane. I na tym krótkim odcinku tutaj już do faktycznie samego wylotu, po jednej i po drugiej stronie tunelu, będą też realizowane prace, żeby po prostu ten park dociągnąć. Ciekawostką, która będzie łączyć cały park na całej długości, będzie żółta wstęga, która będzie ściągnąć na chodniku, który po prostu będzie poprowadzony przez całą trasę. Przez całą trasę też będzie można na spokojnie przejść i przejechać rowerem, co aktualnie jest jeszcze niemożliwe, bo brakuje w tym miejscu, gdzie właśnie naciśnijmy, krótkiego fragmentu drogi rowerowej, która powstanie oczywiście w ramach realizacji również i tej inwestycji, i budowy ronda, którego cały czas jeszcze tutaj po prostu nie ma. Rondo ma być przewidziane na skrzyżowaniu z ulicą Lanciego i ulicy Płaskowickiej, z góry przepraszam, jeżeli coś przekręciłem, jeżeli chodzi ponownie o nazwy, natomiast faktycznie w tamtym miejscu ma być przewidziane rondo i wtedy w ramach tej inwestycji będą dociągnięte wszystkie brakujące jeszcze w tym miejscu drogi rowerowe, chociaż według mnie
rondo by też się przydało na wyjeździe z ulicy Cynamonowej w ulicy Płaskowickiej, bo tam faktycznie w tym miejscu jest dosyć duży problem, jeżeli chodzi o tworzące się korki. Co jest bardzo dobrze widoczne w godzinach szczytu, bo tam aktualnie dosyć dużo tych autobusów jeździ i wszystkie stoją po prostu w całkiem dużych korkach. Tu jak widzicie jest duży zakres zaawansowania, jeżeli chodzi o tę inwestycję, w porównaniu z tym, jak to wyglądało wcześniej, przed rozpoczęciem budowy całej tej inwestycji. Wcześniej była tylko i wyłącznie jedna wielka polana z częściowymi już drogami rowerowymi, które zostały budowane później, natomiast nie mieliśmy jeszcze jakiegokolwiek zarysu nowych ścieżek. Na dalszym odcinku mamy cały czas, jak widzicie, w tym miejscu parkingi. Te parkingi całkowicie stąd znikną, jeżeli chodzi o ten fragment nad tunelem. One pozostają oczywiście cały czas na wszystkich osiedlach, które w tym miejscu się znajdują w okolicy, bo po prostu inwestycja wchodzi tylko i wyłącznie w teren miejski, nie wchodzi w teren bezpośrednio, który należy do spółdzielni, które znajdują się obok, czy w zgodzie po prostu dochodzi do terenów przy blokach, a dalej już nie wchodzi. Niemniej te parkingi w tym miejscu w najbliższym czasie będą likwidowane. W najbliższym czasie, kiedy to? No, najbliższy czas to oczywiście, kiedy już rozpoczną się kolejne etapy, jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji. W tym przypadku, jeżeli chodzi o realizację etapu numer 1, który się rozpocznie najprawdopodobniej na przełomie 2025 i 2024. Natomiast przejdźmy sobie jeszcze raz nad całą inwestycją, tym razem skupiając się dokładnie, co w tym miejscu się dzieje, bo już mamy mniej więcej zarysowane, co się dzieje na tym odcinku 2 i 3, jaki jest zakres zaawansowania całej tej inwestycji i kiedy to będzie realizowane. Natomiast w tym miejscu na części numer 2 możemy zobaczyć, że cała podbudowa, jeżeli chodzi o nowe ścieżki, jest już gotowa. W tym miejscu mamy już nawierzchnię utwardzoną, mamy już całkowicie poustawione krawężniki na całej długości tej inwestycji. Prawie wszędzie to się wszystko łączy. Tu mamy jeden plac, który jest jeszcze całkowicie niedociągnięty w tym miejscu. Mamy też większe place i przestrzenie miejskie. W tym miejscu mamy jeszcze właśnie parking, który tutaj się znajduje. No i na dalszym odcinku widzimy właśnie tą żółtą wstęgę, która się ciągnie na tej głównej drodze, która będzie poprowadzona właśnie przez cały park. To w tym miejscu się tutaj znajduje. I jak widzicie, tak to się mniej więcej prezentuje na odcinku numer 2. Więc trochę tych prac jest tutaj realizowanych, a jak to wygląda na odcinku numer 3, już się przekręcamy w drugą stronę. No i tutaj możemy też zobaczyć całe zaplecze budowy, które właśnie w tym miejscu po lewej stronie się znajduje. No i tu, jak możecie zaobserwować, właśnie powstają nowe górki, nowe pagórki, bo właśnie mają być widoki na całą nową zieleń. Zieleń oczywiście będzie realizowana i ustawiona w docelowej lokalizacji jako ostatni etap tej całej inwestycji. Więc na spokojnie sobie jeszcze poczekamy, zanim faktycznie w tym miejscu zobaczymy pierwsze elementy zielone, nowe drzewa i tak dalej. Niemniej mamy już całkowicie zarysowane właściwie prawie wszystkie ścieżki. Tu mamy już nowe elementy drewniane, gdzie właśnie będą się znajdować i ogrody deszczowe wraz oczywiście z nowymi atrakcjami w postaci placów zabaw, bo w tym miejscu przy Alei Ken będzie znajdować się nowy plac zabaw obok fontan miejskich, które właśnie będą też dostępne dla dzieci, aby można było po prostu przez nie przechodzić. Przynajmniej z tego, co widziałem, mniej więcej tak ta konstrukcja będzie się prezentować. Tu też, jak widzicie, wszelkie instalacje podziemne, jeżeli chodzi o podlewanie nowych elementów zielonych, w tym miejscu są ustawione, żeby po prostu to mogło wszystko funkcjonować. Tu mamy tę ścieżkę, która się ciągnie na dalszym odcinku. Jest ona już całkowicie utwardzona i jest właściwie w docelowej koncepcji, a w tym miejscu możemy zaobserwować właśnie nowe elementy drewniane, jeżeli chodzi o te ogrody deszczowe i pozostałe przestrzenie, gdzie będziemy mogli sobie na spokojnie chodzić. Tu też widzimy trochę większe miejsce. Z tego, co kojarzę, w tym miejscu mogą być zarezerwowane specjalne miejsca jako parkingi rowerowe i tutaj ściśle będzie się to łączyć oczywiście z tym rondem, który się znajduje właśnie na skrzyżowaniu ulicy na Alei Ken i ulicy Płaskowickiej. Więc tak to się mniej więcej tutaj prezentuje. Po prawej stronie widzimy te nowe fontanny, które powstają krok po kroku właśnie w tej lokalizacji. No i tu jeszcze raz sobie zerknijmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zakres całej tej inwestycji. Tam daleko etap numer 1, etap numer 2, etap numer 3 aktualnie się prezentuje na ekranie z pętą autobusową i korkami, które się tutaj oczywiście cały czas prezentują i to jest dosyć duży problem. Dalej możemy zaobserwować etap numer 4, który właściwie rozpoczął się, jeżeli chodzi o pierwsze prace budowlane, jeszcze nie jest aktywny. No i dalej jest etap numer 5, który jest całkowicie jeszcze nierealizowany. Tu też przy okazji po lewej stronie mogliście zobaczyć bazar, który cały czas się znajduje na pętli autobusowej. Nie wiemy ostatecznie, czy bazar gdzieś się przeniesie w jakąś sensowną lokalizację. Na razie w tym temacie nie mamy do ustalonej lokalizacji i czy w końcu autobusy odzyskają swoją pętlę autobusową, która po prostu została zagarnięta w tym miejscu przez bazarek. To mogłoby się w końcu wydarzyć, no bo faktycznie autobusy w tym miejscu mają dosyć duże problemy, jeżeli chodzi o dobre rozplanowanie wjazdów i zjazdów, no i też po prostu całkiem dużo się tutaj korki przez to tworzą. Tymczasem w tym miejscu widzieliście jeszcze raz te fontanny, które tutaj powstają.
nowe elementy drewniane. No i jak widzicie, teren jest prawie całkowicie już wyrodany według docelowej organizacji w tym miejscu. Te nowe pagórki tutaj się jeszcze pojawiają, tutaj właśnie nie ma na całej długości. Droga dobrowa na całej części parku jest przejezdna, gdzie jest już faktycznie gotowa, więc to jest dobrze zrealizowana część inwestycji, że to faktycznie nie ogranicza, jeżeli chodzi o funkcjonalność przestrzeni dookoła, bo faktycznie żadne ścieżki, pomijając elementy ściśle w samym parku, które były wydeptane przez ludzi, nie są wygrodzone. Zresztą ogólnie, jeżeli chodzi o wygrodzenie całej inwestycji, właściwie go nie ma. No jak widzicie, w momencie, kiedy nikogo nie ma na budowie, to właściwie wszyscy wszędzie chodzą. Tymczasem w tym miejscu możecie zaobserwować taki dosyć ciekawy budynek, który jest już właściwie niestety pusty. Chodzi oczywiście o Multikino i Mielin, które w tym miejscu się prezentuje. Multikino Ursynów, które tutaj właśnie jest, jest już oczywiście zamknięte. Było zamknięte hucznie i oficjalnie w nocy, która nastąpiła właśnie w sierpniu 2024 roku. Miałem okazję być na tym zamknięciu, na tym ostatnim pokazie Harry'ego Pottera w tym miejscu i faktycznie dobiło to dosyć mocne wrażenie, bo na sam koniec właśnie po napisach były brawa i o godzinie 00, kiedy już faktycznie ostatni widzowie wychodzili z kina, też były brawa na dworze. No, szkoda, że kino znika stąd. Aktualnie jeszcze stoi, z tego co widziałem, chyba w tamtym miejscu jeszcze działa i funkcjonuje. Niemniej cała ta inwestycja, cały ten kino jest już zamknięte, jeżeli chodzi o część kinową, jeżeli chodzi o część tam miejską, też jest już zamknięte, a budynek ma być już wyburzony teraz we wrześniu, ale jak widzicie na tych ujęciach, to się jeszcze nie rozpoczęło, kiedy nagrywałem te ujęcia, jeżeli chodzi o budowę parku nad południową obwodnicą Warszawy. Tymczasem to był na ten sposób materiał. Jeżeli taki film nad całą inwestycją tego parku Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Kolejny film z południowej obwodnicy Warszawy, jeżeli chodzi o realizację tego parku, pojawi się za 2 miesiące, jeżeli będą faktycznie zaawansowania tej inwestycji, a jeżeli po prostu coś będzie działo, to tego filmu nie będzie. Dlatego też ten film się pojawia tak późno, chociaż pierwsze ujęcie nagrałem już w kwietniu. Faktycznie film dopiero teraz się pojawia w tym momencie, bo po prostu stwierdziłem, że na razie się aż zbyt mało dzieje na tej inwestycji i po prostu przeczekałem. Chciałem to nagrać w wakacje, ostatecznie dopiero wyszło we wrześniu. Niemniej widzicie, jak ta inwestycja postępuje. No i oczywiście do samego zakończenia będę ją cały czas pokazywać. Podobnie jak Park Żydański i niedługo będę chciał zrealizować w końcu podsumowanie budowy całego parku, jeżeli chodzi o pole mokotowskie, bo tam dosyć dużo też się zmieni. Ale Park Żydański z kolei powstaje i jest zupełnie nowością. I tam też trochę już ujęć nagrałem, więc niedługo go zobaczycie, najprawdopodobniej w tym albo w kolejnym tygodniu. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!